drodzy widzowie, nowy kanał, pewnie ja też będę w nim występował, więc oglądajcie, subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. A na pewno nie pożałujecie, ja też będę występował w nim. Tak? Takie nerwy na niego mogą dojść. Maryśka, to co? Nic. Nie zrobić. Daj mu zapolić, daj mu to, kurwa. O kim? Wszystko mówię. Sobie? Nie, o sobie. Tylko mam dość, nie? Jak żeście w szpitalu byli? Gdzie to było? Tutaj niedaleko, widzisz. Cztery przystanki. Cztery, pięć przystanków, nie? A z nogami coś ci zrobili w końcu, czy nie? Ostatnio go opatrzyli tylko i chuj nas wyjebali. No. Tylko opatrzyli mi zrobili i... Wek. Ojciele. 8 rano. A Robert gdzie jest? Jaki Robert? No ostatnio co siedział z tobą. A to nie mi poszedł. To oni tam, oni kanini śpią już. No. A ja ci nie umiał wytłumaczyć, musiałbym się zaprowadzić. A ty gdzie się zgubiłeś wtedy? Bo ja byłem ostatnio, to ja spotkałem Ryśka z Robertem. Ja gdzie się zgubiłem? Albo w szpitalu, albo byłem tam u nich. A co ci się stało, że w szpitalu byłeś? Ja mam padaczkę. A Robert, ja poszło do klienta na drugą stronę i mówię, proszę zadzwonić po karetkę dla mojego kolegi, nie? No. I zadzwonił, nie? Aha. No i przyjechali i go wzięli. Ja mówię, dobrze, tam co uczyłem jak poszedł, nie? Chodzi mi miał lepiej. Wyratowali go i za chwilę ja. Na zmianę. A co ci się stało? Też padaczka? Nie, no nie było padaczki. Nie, padaczka, tylko... Kadłem i mnie wzięli do szpitala, żeby wytrzymiał, nie? Odcięło ci prąd. No. Strum. Ja się pytał, gdzie jest mój kolega, nie? On niego się pytał, nie? Gdzie jest mój kolega? On jest, okej. Słuchaj, najlepiej tak, budzę się w szpitalu. Nie mam ciuchów, nie? Nie mam kurtki, był bluz. Mam cztery bluzy na sobie, nie? Mówię, kurde, chodzę, zapaliłem snajper. Chodzę, idę na dyżurka, nie? Chodzę na dyżurka i mówię, że kurtka, a w kurtce w ciastkowej kieszeni miałem kilkanaście euro, pamiętam, nie? No. Najeba***, pamiętam, nie? Ona poszła, nie ma. Ja mówię, chuj mnie strzeli, nie? Leżę na kacu. No. Jeszcze bez ubrania. Ja pierdolę. Ty, i wychodzę z tej dyżurki, nie? A ja go w pierwszym momencie nie zauważył, on na korytarzu spół. Aha. I słuchaj, ja patrzę Rysiek, Very hard. Powiedz no i, że brązowa kurtka, żeby pożykała. Wynosi. Ja mówię, no, o. Przyniosła je po ziemię i co? Słuchaj, no 7 euro zostało, możeśmy musieli coś wcześniej kupić. Chyba. Ale dobre 7, on miał piątkę, już było dobrze, nie? No, ale ja nie wiem, wiesz jak. Bo mówię, kurwa, też pieniądze, jeszcze kurtka, jak ją teraz pójdę? No. Zimno jak to wiało wtedy. Co za pola? Może poczęstujesz? Nie mówię, że dajcie mu kurtkę. Oddać mu kurtkę, bo ja nie sam, widzę. On nie przyjechał wkrótce tutaj. Jak ty masz na imię? Otworzysz mi. Jasne, daj. Bo ja nie widzę. Pewnie. Tutaj kurwa niemieckie zapakowanie do mnie wkurwiają, nie? Wszystko muszę kurwa kombinować. O, dzięki. Proszę cię bardzo. Zapolić? No, ten jest kieszeń. Szczelinki jest otwarty. Widzę, górnik zawrze.
Zabrze. A Zabrze, a zatem ja nie pamiętam, że już tu u was chyba za 4 albo 5 razy wysił. Słuchaj. U nas to jest... Za dużo masła jest, Rysiek. Zapominasz. I znowu zapomniałem. U nas zawiercie to jest za masło. Ruch orzów. Ja to w ogóle za piłką nie jest, nie? Ja wiem, że u was jest ruch orzów. Ja to dobrze znam wszystkie regiony. A wy nie lubicie się zróżnicować? Nie, tam jest na okrągło dym. Ja kiedyś mieliśmy zgodę, jeden dzień. Z ruchem. I zaraz się roz... Nie wiem, ja to nie wnikam, bo ja piłki nie lubię. Ja... A wiesz, kiedy mieliśmy zgodę? Jak łapiesz go? To, znaczy nie, no to ogólnie było... To ogólnie a skąd było... Jo, zawsze. Oh. Dlatego Rysiu, no Rysiu jest Zabrze. Stary rozbójnik z sektora 13. Najwięcej krzyczą. A najmniej pamięta. A kto był z sektora 13 nasz? Belek. Ja. Belek. To Marzia. To Belek. Dobrze zjebał i mój. Słuchaj. Jak siedziałem w kryminale, nie? Bo ja parę dni tam siedziałem. No wspominałeś. No. Najgorzej to, że mnie wkurwiało. Siedzi taki ten bak przed telewizorem. Ja nie lubię meczy ogólnie, nie? Ale chuj tam, większość lubiła, no to niech się oglądają, wiesz jak. I on się pytał na koniec, nie? Kto wygrał? No, nie wiem. To jak nie wie, kto a najwięcej krzyczył. Krzyżusa! Krzyżusa, a nie wie, kto wygrał. To jakiś ten, jakiś chuligan, on się nie interesował wynikiem, tylko żeby byle pokrzyczeć. Nie, bo wszyscy oglądają tą treść, wiesz. Taki goguś. Tak. Ja, wiesz, źle się napatrzyłem w kryminale. Ty, mówię do... Nie. Siedzimy, rozmawiamy, coś tam było na temat makaronu, nie? A za chwilę jeden gotuje ryż, nie? I tak mówi, ty, jaki żółty ten ryż. A ja mam myśląc już jak. Bo ja, wiesz, lubię pożartować. Mało myśląc mówię, bo to jest ten ryż wielojajeczny. No, mówi, chyba masz rację. A czemu był taki żółty? No, był żółty. Przecież jak może być ryż, jak to jest nasiono? No, ja wiem, no nie może być wielojajeczny. No. Ja ale czemu ten ryż był żółty? Ktoś mu tam nalał, czy co? Nie. A po prostu był żółtawy taki, wiesz. No. Normalny. No, bo masz różne kolory. Jest też ciemny, brązowy jest ryż, nie? Żółtawy był. A ja mówię, bo jest wielojajeczny. Ale wielojajeczny nie ma. On mówi, że to chyba masz rację. Janusz dzisiaj coś nie był rozmowny, chyba za mało wypił dzisiaj. Słuchaj. Wiesz, który Janusz? Nie gadaj mi o nim. Złodziej, kurwa. Polski. A co? Znaczy, nikt go za rękę nie złapał, ale tak przypuszczamy, wiesz. Że? No, że nas okrada, no. To nie fajnie. To jest nie, że nie fajnie. To jest przekulesko. Słuchaj, nie złapałem go za rękę. Jakbym go złapał za rękę, to będzie miał za rękę. Ale nie mogę mu udowodnić. On tylko wiedział, gdzie chowamy bety, wiesz jak. Zginęły dwie maszynki. Pół reklamówki, kurwa, skarpet, badajek. Miałem... Z 50 maszynek do golenia, kosmetyki tam, chuje, takie rzeczy, wiesz. I co, wszystko poszło? A szkoda gadać. A tylko jedna osoba widziała kajchówkę, wiesz jak. No wiem, bo ja się Ryszka też ostatnio pytałem. Mówię, Rysiek, gdzie masz ten? Gdzie masz szalik, koszulkę? A to jest nie problem tutaj. Tutaj sprzebranie to jest nie problem. No nie, no ale wiesz. W każdej chwili idziemy do Aiszy i kopiemy się, przebieramy. Nie ma problemu. W piątek jest na kościele. Tak samo dajemy ciuchu od mocy.
od skarpy do butów, po wszystko, badańki i wszystko. No, no problem tutaj. Z SN to jest no problem, powiem ci. Nie wiem jak dzieci, ale w SN jedzenia i kurwa ubrania to masz opór. Możesz się wykopać. Ja byłem dzisiaj w Bochum też tam. W Bochum to też jest te, sporo naszych. Nie wiem, ja tu jeździłem, ale nawet nie powiem ci gdzie. Jeździłem tu, zanim tu trafiłem. Porządnie. Zanim tu trafiłem, to jeździłem w koło, wiesz. Ale ja od razu market. Gorzała. Jedzenie. Markarz gorzała jedzenie. Musi być blisko. No. Pytałem się tylko market, nie? No, już się chyba zawinęli po boki. No. Gdzie jest market? Mój jest market. Zadał. No, to zjedzie gdzieś. Mam do ciebie prośbę. No. Chcieliśmy jeden sos na pół i dwie bułki. Tu jest taki, taki gulasz. Po drodze jak idziesz przez pasaż. A co, głodni jesteście? No. No to dawajcie, idziemy. Nie, jak możesz przynieść nam. My naprawdę na stopę nie możemy chodzić. A jeszcze mi plecy bolą. Chyba, że wezmę wam w McDonaldzie kurczaki. Nie, 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 nie. Weź, to weź dwie warty tego sosu. Tu jest taki albo po lewej, albo po prawej stronie. Gulasz taki sosu. A to nie wiem, to musicie mi pokazać. Bo... Jejku, będziesz widział kartki. To są takie blaszane garki. Będziesz widział. Zasłonięte. No a to jaki sos wam mam wziąć? Obojętnie jaki. Byle było ciepłe i sos, albo zupa. Ale sos, tu jest cikodom. Tylko że to kosztuje dwie bułki i ten gulasz, jeden, 4,50. No nie ma problemu. No to tutaj po... Albo... A ty co chcesz? To samo co. To samo? Tak, tylko wiesz co? Jak ten, jak weźmiesz to, to przypraw magą i to dobrze. No to chodźcie ze mną, to wam wezmę. Kurwa macie, już jakąś... No dawaj, to tam się potem siądziemy. Kurwa, no to chodźcie tam se siądźcie. Czemu nie? Proszę, przyjdź tam. No dawajcie, to wam tam wezmę. Nie ma problemu. Kurwa, ja 3 razy muszę wstawać, zanim wstanę. No. Ja mi się ciemno moczę. No to dobrze, no ruszycie się przynajmniej trochę. Nie, 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 bo on ma tylko ze wstawaniem. On wstanie i siada, bo jemu jest ciężko. Proszę cię. No to chodź ty ze mną, ty wiesz co. No idź, gulasz weź jakiś gulasz. No chodź, chodź ze mną, Rysiek, powiesz co chcesz, ja zapłacę, nie ma problemu. Gulasz i po bułce, no. Tylko dobra, pamiętaj, pierwszy i soli dobrze. To zostaw, to ci nikt nie zabierze, to ci Rysiek, ten, Artur ci pilnuje. Idź. Dawaj, Rysiu, idziemy. No nie, bo nie wiem co. Chodź, chodź. Gulasz weź. Kurwa, masz, myślisz, mi się fajnie chodzi. Dawaj, Rychu. Nie udawaj. Nie udaję. Myślisz, mi się fajnie chodzi. Lepiej się czujesz ode mnie, kurwa. Tak. Ja muszę 3 razy wstać, zanim wstanę. Nie też nogi biegą. Jeszcze mnie plecy bolą. Wstawaj i człapiemy po żarcie. Ej, pokój ten pasek. Ten pasek to ci zabiorę. Kurczę, już. Szalik. Trzymaj fason, Rychu, zarobić zielone. Zimno, to jest najgorsze, wiesz? To kurwa zimno, dobra, stara. Zielony się skręci. To ten Robert Godoś tu się też kręci dalej. Ja? To cios.
A miał jechać z tej Hiszpanii, przyjechał tu i miał jechać do Polski, nie? No, to już pojechał. To już pojechał. To ci czego? Chodź, gdybym właściwie tutaj... A które garce on gada? Jaki sos? Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. O jakim sosie mówię. No jakieś bułki z sosem. No widzisz? Tak by go słuchali, kiedy jesteśmy, a my nie wiemy, jak jedziemy. No, on gada, że tukaś jest jakoś ta restauracja, nie? Bułki z jakimś sosem, możesz doprawić z Magii. Nie? Kurwa jest. Chodź, obejrzymy do końca przebytu. Jak fajnie służyć się za kat. Swojego. Nie będzie to tu. Może być tu. Ja tu. Ale to nie, to jest co innego, to nie jest gulasz. Co oni tu dali mają? Takie coś? Ja. Ja? Hallo? Hast du auch Brötchen mit Gulasch? Nein. Fisch. Alles mit Fisch? Alles mit Fisch. Eine Ryba tu mają. Eine Ryby tu mają, Rysiek. Chodź, obejrzymy dalej. Co tu mają? Tu mają. Nie, tu jest Azja. To też nie będą mieli. Grać nie ma tu nic, są go do, jakie bułki z gulaszem. No. Idziemy, wezmę wam w McDonaldzie. No. Może być? To jest lepiej. Tu nie ma żadnych bułek, żadnych zup. No nie ma, nie ma. No, w McDonaldzie to bombami już, nie? No, wezmę wam potem kurczaki. O. Bo tu nie ma żadnych tych. No nie ma, a on go widzicie tu. O, nie wiem co on to. My tu już nie znamy. Albo już jest zawarte, też może być. Piękny napis można powiedzieć. A jak? Górnik dobrze. Normalnie. Je, piękny napis. Chodź, Richard. To wiem, że jesteś swój. Normalnie. Co to? To skąd jesteś dobrze? Yes. Co będziesz jadł, Richard? Nuggetsy? Co to są nuggetsy? To jest to, te kawałki kurczaka. No. Ja? Ja. I ciebie, i onemu? Ja.
bo on was na po 6, a? Czekajcie, górnik zawsze. Normalnie. Zaraz, cyk. Ja, dobra, defej to... No, ty też nie musisz wziąć. Ja nie, ja już wziąłem, wiesz? Już zaraz powiem, że ja nie zacząłem gadać. Już, chłopak, oddać. Normalnie, Richard. Tak. No, płacz, motyku. Dobra, zaraz dostaniemy cetel. I musimy czekać. Ja. 278. Gdyby te nogi tak bolą. Kurwa. Tu masz fajny krzyżyk, Richard. Kaj. Na karku kaj. Chcesz go? Co? Chcesz go? Nie, no co ty? Ja mam swój. Aha. Co ty, takie to się nie biera, to ci szczęście musi przynieść. Mi szczęście przynosi ten krzyżyk. Odkąd go dostałem, tak mam pecha. A, tam pecha. No, są serowe tego pecha. Wyrosłeś? No, wiem. No. Pamiętasz, jak mi go dali? Najpierw byś musiał przestać pić. Potem szczęście same przyjdzie na zewnątrz. Nie. Pan do nogi. Okej. Cześć. Czym Erika? Idziemy, nie? Idziemy, tak jest. Z drugiej strony. Dziękuję ci bardzo. Nie ma problemu, Richard. Ja tu spać teraz dzisiaj. Jak będzie spać? Na ulicy, kaj. No ja wiem, ale co, tutaj? Kaj. Batu. Tu pod hotelem. A to co tu jest? Ryszek, to albo Artur, to tam było zamknięte. Ja wam wziąłem te kurczaki z McDonalda. Tu było zamknięte, fuj. No i druga dla ciebie. Tam jeszcze chyba też załza jest. Ja, chyba. Jak? Też mi zadzwonić do siostry. Ty ci dam zadzwonić do siostry? Tak, no pewnie, że ci dam, jasne. Nie ma problemu, zjedz sobie spokojnie i będziemy kręcić. Nie ma się, a ja bym wolał wolnicę. Co byś wolał? Wolnicę. Czego mam przy żarcie, wiesz? Musztardowy. Zimt.
Gdzieńca i spać, kurwa, nie? Tylko uciekł. I nie myślę, że... proszę cię, zadbaj na 48.